Pomimo tego, że minęło już trochę czasu, odkąd się tutaj widzimy, drodzy braterstwo, już kilka godzin minęło, ale na pewno ze wszystkimi się nie przywitałem i nie wszyscy z Was witali się ze mną. W związku z tym witam Was serdecznie na ostatnim wykładzie dzisiejszego dnia. Miło mi, że będziemy mogli wspólnie rozważać temat ze Słowa Bożego, lekcję płynącą ze Słowa Bożego. Chciałbym również podziękować zborowi pana w Jarocinie, który zaprosił mnie do tej usługi i mam nadzieję, że nasze wspólne rozważania będą przede wszystkim dla chwały Bożej, ale również dla naszego zbudowania. Ja również mam pozdrowienia dla braterstwa. Te pozdrowienia telefoniczne od zboru pana w Iłowej. Jeżeli braterstwo nie wiecie, to jest tam małżeństwo poświęconych dzieci Bożych, czyli braterstwo Zdzisław i Danusia Zielińscy, którzy tworzą mały, ale bardzo budujący zbór i bardzo budującą społeczność wspólnie z siostrą Izą Bochenek i również nowo poświęconymi osobami, czyli to jest siostra Ania i brat Tomek Inglot. Oni wszyscy tworzą jeden zbór w miejscowości Iłowa w Zielonogórskim, który Was serdecznie pozdrawiam. Chciałbym zahaczyć łańcuszkiem o wykład brata Jarka. Brat Jarek wspomniał o poświęceniu i w Biblii mamy różne obrazy poświęconego życia, życia chrześcijanina. Obrazy pokazujące, jak to życie chrześcijańskie powinno wyglądać. Mamy więc na przykład taki obraz jak sportowiec. Sportowiec, który bierze udział w zawodach. I nie jest to taki sportowiec, jakiego możecie, braterstwo, zauważyć. Jakich sportowców to możecie zauważyć, na przykład ja zauważam, jadąc o 5 rano do pracy, to są tacy, którzy biegają już o tej porze, w środku nocy właściwie, na ulicach miasta, w którym mieszkam, po to, żeby sobie poprawić kondycję, może troszkę dla zdrowia, może żeby się rozruszać. Sportowiec chrześcijański, który bierze udział w zawodach, to ktoś, kto startuje w wyjątkowych zawodach, po to, żeby zdobyć wyjątkową nagrodę. Albo inny obraz tego właśnie poświęconego życia chrześcijańskiego, to obraz rolnika, który zasiewa swoje pole. I również nie jest to ktoś, kto zmęczony po całym dniu pracy idzie do ogródka, żeby się odstresować i żeby się troszkę odprężyć, ale to jest ktoś, kto zasiewa wyjątkowe nasienie, po to, żeby zebrać wyjątkowy zbiór. Jest jeszcze inny obraz, między innymi na przykład taki obraz jak żołnierz i walka z wrogiem. To również nie jest taki żołnierz, jak współczesnych możemy obserwować żołnierzy, czyli ktoś, kto bierze udział w jakichś ćwiczeniach wojennych po to, żeby zyskać z tego jakiś żołd lub jakiś zarobek lub cokolwiek innego, ale jest to ktoś, kto walczy w wyjątkowej walce, po to, żeby wywalczyć wolność i żeby wywalczyć życie. I ten ostatni obraz żołnierza i walki z wrogiem jest najbardziej widoczny w Starym Testamencie, gdzie Izrael nierzadko podejmuje walkę z wrogiem, wrogiem, który próbuje ograniczyć jego wolność, który próbuje go ograbić i bardzo często zniszczyć. Jeden z takich obrazów właśnie chciałbym braterstwu zaproponować dzisiaj do wspólnych naszych rozważań, który ma głębokie zastosowanie do naszego życia duchowego. I tytuł, jaki nadałem temu wykładowi, to Bitwa pod Refidim. Dwa wersety jako podstawa do naszych rozważań. Pierwszy Tymoteusz 6,12. Oba wersety są znane braterstwu. Pierwszy Tymoteusz 6,12, apostoł Paweł pisze tam tak. Staczaj dobry bój wiary, ufaj się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. I drugi werset to jest drugi list do Tymoteusza, również apostoł Paweł, drugi rozdział i czwarty werset, który brzmi następująco. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Więc pierwszy werset mówi nam, że w ogóle taką walkę powinniśmy prowadzić. Walkę, której efektem będzie uzyskanie życia wiecznego. Apostoł mówi, boj dobry bój wiary, złap się tego żywota wiecznego. Natomiast drugi werset zwraca nam uwagę na to, że ta walka nie powinna być prowadzona po swojemu, tylko według określonych zasad. Żeby w tej walce tą walkę prowadzić w taki sposób, żeby podobać się temu, kto do tego wojska nas powołał. A więc obowiązują w tej walce pewnego rodzaju zasady. I te zasady możemy zauważyć we wszystkich tych obrazach, które przytoczyłem. Nie tylko w tych, ale w każdym innym. Na przykład ten sportowiec, zawody sportowe. Czy obowiązują w zawodach chrześcijańskich, w których chrześcijanie występuje jako sportowiec, jakieś zasady?
obowiązują. I gdyby taki chrześcijanin wystartował w zawodach o życie wieczne, ale według swoich zasad, czy należałoby, słusznie spodziewałby się nagrody ze strony Boga? A czy gdyby rolnik obsiewał pole, ale po swojemu, tak jak on uważa według swoich zasad, że jemu się wydaje, że tak będzie jednak lepiej? Czy zbierze plon, którego oczekuje, o którym mówi Biblia? Podobnie i w walce z wrogiem obowiązują pewne zasady w kontekście życia chrześcijańskiego. Ten obraz walki Izraela z nieprzyjacielem możemy zauważyć już w Egipcie. Kiedy Izrael wychodził z ziemi egipskiej, to jak dobrze wiemy, nie było to zwykłe wyjście, ponieważ długi czas spędził w niewoli i faraon przyzwyczaił się do takiego już stanu sytuacji i nie chciał wypuścić taniej siły roboczej, która pracowała na dobro tego kraju. Nie chciał wypuścić Izraela i nie chciał zgodzić się na takie po prostu wyjście, spakowanie się i wyjście. Ponieważ nie interesowało go to, że ten Izrael chce opuścić ziemię i chce wyjść służyć jakiemuś Bogu. To był dla niego pretekst nie do przyjęcia. W tym wypadku, żeby opuścić ziemię egipską, musiał zainterweniować Bóg. Więc jak wiemy, było to wyjście cudowne. Opatrzone wieloma niezwykłymi wydarzeniami i cudami ze strony wszechmogącego Boga. Na przykład plagi egipskie. Albo przejście przez Morze Czerwone. Coś niesamowitego, prawda? My się dzisiaj w ogóle zastanawiamy, jak to było możliwe, że ten naród przeszedł przez to Morze Czerwone, w jaki sposób te wody się podniosły, jak one się rozstąpiły. Czytamy o tym, próbujemy sobie to wyobrazić, ale myślę, że nikt z nas tak naprawdę nie przeżył nawet w swoim życiu namiastki tego, co przeżył Izrael wtedy, kiedy Bóg dokonywał jego wyprowadzenia z Egiptu. I te wszystkie wydarzenia rzeczywiście były na tyle niesamowite i na tyle niezwykłe, że rzuciły strach na okoliczne narody, które się o tym dowiedziały. Dlaczego? Ponieważ pokazały potęgę Boga Izraela. Druga Mojżeszowa, 15 rozdział od 14 do 16. Druga Mojżeszowa, 15 rozdział od 14 do 16. To słowa pokazujące, jakie wrażenie zrobiły na okolicznych narodach cuda, których Bóg dokonywał, wyprowadzając swój lud z niewoli. Odczytajmy te słowa. Druga Mojżeszowa, 15 od 14 do 16. A narody, słysząc to, zadrżały. Strach padł na wszystkich Filistynów. Przerazili się także przywódcy Edomu. Trząść się zaczęli możnowładcy Moabu. Bojaźń ogarnęła mieszkańców Kanaanu. Zlękli się i zamarli z bojaźni. Stali się jak głazy wobec mocy Twego ramienia. Dopóki nie przeszedł lud Twój, o Jahwe, dopóki nie przeszedł lud, któryś sobie stworzył. Tak więc strach padł na wszystkie narody. Prawie wszystkie. Z jednym wyjątkiem. Jakim? Jakim, który tu nie jest wymieniony. Jeden naród nie został tutaj wymieniony. Za wyjątkiem narodu Amalekitów. Amalekici był to naród koczowniczy, zamieszkujący ziemię między Egiptem a Kanaanem. Ojcem tego narodu był nikt inny jak Amalek. Amalek z kolei był wnukiem Ezawa. Możemy o tym przeczytać w pierwszej księdze Mojżeszowej, 36 rozdział, gdzie jest napisane, że Timna była nałożnicą Elifasa, syna Ezawa, i urodziła Elifasowi Amaleka. Tak więc Amalekici jako potomkowie Ezawa byli spokrewnieni z Izraelitami. I możliwe, że z powodu charakteru Ezawa, każdy z nas wie, jaki Ezaw miał charakter, i niechęci Ezawa względem Jakuba, i tego, że Jakub kupił od niego pierworodztwo, za co Ezaw chciał go następnie zabić, cała ta osobowość i ten charakter i podobną niechęć przekazał Ezaw Amalekitom, swoim potomkom. Niechęć względem Izraela. Ten nieprzyjemny charakter tego narodu uwidaczniał się wielokrotnie do tego stopnia, że sami Żydzi traktowali Amalekitów jako uosobienie zła. Józef Flawiusz, znany historyk żydowsko-rzymski, odnosi się do Amalekitów jako bękarta. Wiemy, że w polskim języku są bardziej obraźliwe zwroty, którymi można kogoś nazwać, ale w języku hebrajskim powiedzenie o kimś, że ktoś jest bękartem, jest naprawdę bardzo obraźliwym zwrotem. Więc ten wróg Izraela wielokrotnie pojawia się na ich drodze. Po raz pierwszy i też jako pierwszy z narodów staje do walki z Izraelem właśnie pod Refidim, zaraz po wyjściu z ziemi egipskiej. Izraelici obozowali niedaleko
niedaleko góry Synaj, właśnie pod Refidim, i tam spotkali się i doszło do pierwszego starcia z Amalekitami pod Refidim. Ale rok później Amalekici znowu stają naprzeciwko Izraela, lecz tym razem wygrywają tę walkę. Dlaczego? Ponieważ Izrael podejmuje walkę z Amalekitami na swój własny sposób, wbrew woli Bożej. W okresie sędziów ci wrogowie narodu izraelskiego kilkakrotnie brali udział w napaści na ziemię izraelskie. Pierwszy raz to za panowania Eglona, króla Moabu, natomiast drugi raz wtedy, kiedy przez 7 lat pustoszyli ziemię izraelskie wspólnie z Madianitami i ostatecznie zostali rozgromieni przez Gedeona i jego 300 wojowników. Tą historię dobrze znamy. Ze względu na nieustającą nienawiść Bóg zażądał zniszczenia Amalekitów i w okresie panowania królów wydał rozkaz Saulowi całkowicie ich wytracić. Saul pobił Amalekitów, jednakże wbrew rozkazowi Boga zachował i zwierzęta, jak również oszczędził ich króla Agaga. Co widząc, Samuel zachował się względem tego króla, którego zobaczył, że Saul go oszczędził, bardzo ostro i bardzo okrutnie go zamordował. Jak mówi nam Biblia, posiekał Agaga na kawałki. Inne przekłady mówią, poćwiartował go. W ten sposób pokazując Saulowi, jak powinien to uczynić. Najwyraźniej Saul nie wytracił wszystkich jeszcze Amalekitów. Oprócz króla Agaga musieli jeszcze coś zostać, ponieważ czytamy o nich przy okazji następnego króla, Dawida, kiedy Dawid napada na wioski Amalekitów, a oni napadają na samego Dawida i na jego dobra. Dopiero za panowania Ezechiasza niektórzy Izraelici z plemienia Symeona właściwie kończą dzieła Amalekitów i wybijają resztkę tego narodu. Po tych wydarzeniach ani historia biblijna, ani właściwie świecka już o Amalekitach nie wspomina. Z jednym wyjątkiem. Ostatniego Amalekity. Pamiętacie, braterstwo, kto był ostatnim wspomnianym przez Biblię żyjącym Amalekitą? Haman. Haman i jego zbrodnicze plany względem Żydów, które pokrzyżowała królowa Estera. Kiedy czytamy Księgę Estery, to możemy zauważyć, że Haman był synem Hamedaty, potomka Agaga, czyli pochodził z rodu królewskiego. Pochodził z rodu tego króla, którego oszczędził Saul, a zabił Samuel. Z 613 przykazań ortodoksyjnych Żydów, 3 z nich odnoszą się do Amalekitów. Pierwsze to zniszczenie Amalekitów, pierwsze przykazanie. Drugie, pamiętanie o potwornych czynach Amalekitów. I trzecie przykazanie to zakaz. Zakaz zapomnienia o czynach Amalekitów. I sami Żydzi, drodzy braterstwo, do dzisiaj przestrzegają tych 3 przykazań. Pomimo tego, że nie przestrzegają wielu innych, to tych 3 akurat przestrzegają. Gdybyście chcieli to sprawdzić, możecie sobie wpisać na portalu YouTube słowo Amalek i zobaczycie w wielu językach wykłady na temat Amalekitów, na temat Amaleka. Pomimo tego, że dawno już ten naród nie istnieje, to jednak pamięć o tym, czego dokonali Amalekici, pozostała wśród tego narodu. Możecie też taki fragment znalazłem na internecie dotyczący właśnie obrządku święta Purim. Dlatego też w szabat poprzedzający święto Purim odczytuje się fragment mówiący o uczynkach Amaleka, a wymawianiu imienia Hamana w synagodze towarzyszą gwizdy i syki. Zgodnie z przykazaniem mówiącym o pamiętaniu, co uczynił Amalek. Współcześni historycy, ponieważ Żydzi generalnie również próbują stworzyć z tego jakiś symbol, co tak naprawdę symbolizuje Amalek, więc współcześni historycy żydowscy, nazwiska tutaj mam takie podane, więc myślę, że tych nazwisk jest dość sporo i można tutaj zacytować ich znacznie więcej, ale niejaki Eliot Horowitz i Józef Stern sugerują, że Amalekici w pewnym momencie, już nawet po tym jak zostali zniszczeni, zaczęli reprezentować nieprzyjaznego wroga Izraela, który ma tylko jeden cel – zniszczyć naród izraelski, zniszczyć Żydów. Dlatego po II wojnie światowej ten termin Amalek był używany do Hitlera i jego zbrodniczych planów względem narodu żydowskiego. I możemy to między innymi zauważyć również w takim symbolu Holokaustu.
Jeden z wielu symboli Holokaustu jest umieszczony w Hadze. Haga to jest miasto w Holandii, gdzie jest gwiazda Dawida i na niej symbol Holokaustu, ofiary Holokaustu. Jest ona na murze przyczepiona, natomiast to istotne jest to, co jest pod tym symbolem, pod tą gwiazdą Dawida. Jest tam wygrawerowany napis dokładnie tego przykazania, które tutaj cytowaliśmy. Pamiętaj, co Amalek ci zrobił, nie zapomnij. A teraz spróbujmy pogłębić nasz obraz. Gdybyśmy mieli scharakteryzować, kim byli Amalekici na podstawie opisu biblijnego, to trzeba powiedzieć, że Amalekici był to naród niebezpieczny, bezwzględny, agresywny, niszczący i morderczy. Przykład takich dzisiejszych skrajnych islamistów to ludzie skupieni na niszczeniu, może grabieży, ale przy tym bezwzględni i nieznający litości. Dlatego Izrael również otrzymuje od Boga polecenia zniszczenia Amalekitów w sposób bezlitosny. Również Izraelici dla Amalekitów mieli nie mieć litości. Dlaczego Bóg daje takie okrutne przykazanie, żeby Izraelici zabili Amalekitów? Dlatego, że jest to tego typu wróg, którego jeśli nie zabijesz, to on zabije ciebie. To nie jest oczywiście pochwała do nienawiści dla drugiego narodu. Amalekici muszą być symbolem czegoś, jak obiektem naszej nieprzejednanej nienawiści, czegoś głębszego niż sam naród. Czegoś, dlaczego chrześcijanin nie powinien mieć najmniejszej litości. Wiemy także, że sami Amalekici w przyszłości, w restytucji, kiedy ona nadejdzie, będą mieli swoją szansę. I otrzymają swoją szansę na zbawienie wtedy, kiedy będą odbierać błogosławieństwa od duchowego Izraela. Dlatego w Starym Testamencie, w obrazie Starego Testamentu, Amalekici słusznie obrazują nam grzech. Grzech jego w różnych formach i przyczynach, a więc wynikający z błędu, samolubstwa, światowości albo jakichś bezpośrednich pokus szatana. Tak jak Izrael walczył z Amalekitami, którzy byli bezwzględni, agresywni i niszczący, tak samo duchowy Izrael, chrześcijanie poświęceni, walczą z grzechem, który w swoim działaniu jest dokładnie taki sam. Bezwzględny, agresywny, niszczący i morderczy względem duchowego człowieka, względem poświęconego życia. Tak więc niekontrolowany grzech w jego różnych formach nie tyle, że może zabić twojego duchowego człowieka. On to na pewno zrobi. Jeśli nie zabijesz go w sobie, on zabije twoje duchowe życie. Myślicie, braterstwo, że to jest poważna sprawa, czy nie? Czy warto się nad tym pochylić? Co tak naprawdę się pod tym kryje jeszcze głębiej? Ja myślę, że bardzo poważna, ponieważ zwycięstwo w tej walce, w walce z grzechem, to życie wieczne, ale przegrana to wieczna śmierć. Jak już wspomniałem, jest kilka historii opisujących walki narodu izraelskiego z Amalekitami. A dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną szczególną. Na pierwsze spotkanie Izraelitów z Amalekitami, czyli bitwa pod Refidim. W tym obrazie walki z Amalekitami Bóg chce nam pokazać nie tylko to, że trzeba walczyć z grzechem, ale On podaje sposób, jak pokonać Amalekitów, czyli jak pokonać grzech. To nie jest jakaś tam walka. Weźcie, poćwiczcie sobie jeden z drugim, może wam się uda, nie macie mieczy, to może sobie zróbcie te miecze, no zróbcie jakiś krok do przodu, ja będę z wami, wystartujcie z tej walce, to na pewno wam się uda. To jest konkretny sposób walki, to jest konkretna taktyka, którą jak zobaczymy na końcu, jest pokazana nie tylko w tym obrazie, ale również w kilku innych. Przyjrzyjmy się więc, w jaki sposób Izraelici walczyli z Amalekitami, żeby znaleźć w tym wskazówki również i dla nas. W jaki sposób chrześcijanin powinien walczyć z grzechem we wszystkich jego formach. Tak więc Izraelici dopiero co wyszli z niewoli pod wodzą Mojżesza. Doświadczyli cudownego ocalenia. Byli świadkami niesamowitych zjawisk. Oprócz tego dostali od Boga mannę, która padała z nieba. Jak również wodę, która wypłynęła ze skały. I wszystko jakby się ładnie zaczęło układać. Gdyby nie fakt, że pod Refidim spotykają kolejnego wroga. Czym różniły się te dwa wydarzenia, czyli powiedzmy taka bitwa w Egipcie, walka z Egipcjanami i bitwa pod Refidim? Właściwie mówiąc, bitwa z Egipcjanami czy walka z Egipcjanami, to już samo to trochę tak dziwnie brzmi. Nie uważacie, braterstwo? Ponieważ tam nie było żadnej walki.
Izrael nie walczył z Egipcjanami. Nigdy nic nie zrobił w tym kierunku, żeby wyjść z Egiptu, bo to Bóg walczył za nich. I tak mamy napisane. Mojżesz mówi do ludu, przypatrzcie się tym Egipcjanom, których widzicie, ponieważ nigdy już ich nie zobaczycie. Tych, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali, ponieważ Pan za was walczyć będzie. Wy zaś milczcie. Czyli mamy tutaj obraz walki, gdzie Bóg walczy za Izraela i tam naprawdę takiej walki Izrael nie toczy. Ale druga Mojżeszowa 17:9, fragment bitwy pod Refidym, brzmi już troszkę inaczej. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego, wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Czyli jest pewna część naszych duchowych zmagań, w której Bóg walczy za nas. Nie ulega wątpliwości, że jest taka część. Ale też jest taka część, też nie ulega wątpliwości, w której Bóg za nas nie walczy. I w której to my musimy walczyć o nasze własne zwycięstwo i życie wieczne, chociaż nawet w tej walce, w której my sami bierzemy udział, której wynik zależy od nas, Bóg nas wspomaga. Amalekici słyszą o nadchodzącym ludzie Izraela, który wychodzi z Egiptu. Wiedzą, co stało się w Egipcie. Wiedzą, co stało się z Egipcjanami. Wiedzą, bo wszyscy o tym wiedzą. Wszystkie narody wtedy okoliczne o tym wiedzą. I mimo wszystko wyruszają do walki. Amalekitów nie przerażają wieści o tym, jak Bóg cudownie wyprowadził Izraelitów z Egiptu i otworzył na przykład przed nimi Morze Czerwone. Nie ma to dla nich najmniejszego znaczenia. Zdają sobie sprawę, że naród jest strudzony i zmęczony, a w ten sposób jest dla nich łatwym celem. Zdają sobie również sprawę, że w Egipcie naród izraelski nie toczył żadnej bitwy i tak naprawdę nie ma doświadczenia w walce. Są więc zdecydowani, a nawet można powiedzieć zdeterminowani, podjąć walkę z tym narodem. Ale nie tylko z tym narodem. Są zdecydowani podjąć walkę również z ich Bogiem. Opis walki pod Refidim znajdujemy w drugiej Księdze Mojżeszowej, 17 rozdział, od 8 do 16. Druga Mojżeszowa, 17, od 8 do 16. I nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego, wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz i wyruszył do boju z Amalekitami. A Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli więc kamień i podłożyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Tak pobił Jozue Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Jozuego, że całkowicie wymarzę pamięć o Amalekitach pod niebem. Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go Pan sztandarem moim. Mówił bowiem, ponieważ Amalek podniósł rękę na tron Jahwe, on prowadzi walkę z Amalekitami przez wszystkie pokolenia. Oczywiście jest to bardzo szeroki typ, którego tutaj dzisiaj nie omówimy, bo nie mamy na to czasu, ale chciałbym, żebyśmy wyjaśnili sobie jedną z tych części tego typu, która według mnie jest najistotniejsza. Co takiego szczególnego kryje się w tym obrazie? Jest to piękny, a przede wszystkim bardzo ważny typ dla poświęconych w wieku Ewangelii, czyli również dla nas, dla poświęconych obozowników Epifanii, pokazujący, z kim lud Boży prowadzi walkę i że w ogóle powinien ją prowadzić, ale co istotniejsze, jak ją prowadzi, czy jak powinien ją prowadzić, żeby zwyciężyć. Więc ta pierwsza bitwa powinna pozostawić w naszej pamięci świadectwo boskiego sposobu działania. Ta bitwa powinna pozostawić w naszej pamięci świadectwo boskiego sposobu działania. A to, w jaki sposób Bóg działał, powinno pokazać nam, że właśnie w ten sposób, działając w naszym życiu, możemy osiągnąć zwycięstwo. Nawet można powiedzieć, że właściwie tylko w ten sposób możemy osiągnąć zwycięstwo. Bitwa pod Refidim ma w sobie coś wyjątkowego. Co takiego? Walka Izraelitów z Amalekitami w Refidim jest po prostu dziwna. I to powinno dawać do myślenia.
Podobnie dziwna jak zdobycie murów Jerycha. Słyszeliście, braterstwo, o takim sposobie walki, żeby lud obchodził mury Jerycha i trąbił w trąbę? Co to za technika walki? Co to za sposób walki? No co najmniej dziwne, tak? Albo 300 wojowników Gedeona. Nie wydaje to się wam dziwny sposób walki? Podobnie bitwa po Refidim. W takich nietypowych działaniach Boga jest pewnością coś szczególnego, coś, na co Bóg chce zwrócić naszą, czyli swojego ludu, uwagę. Bo gdyby tak nie było, to by tego typu wydarzenia, powiedzmy, odbywały się standardowo. Są dwie wrogie armie, wychodzą na pole bitwy, tak jak to była bitwa pod Grunwaldem, tak jak Izrael wychodzi walczyć ze swoim nieprzyjacielem. Jeśli jest wierny, to zwycięża, jak był niewierny wcześniej, Izraelici byli niewierni, to przegrywają. Nic specjalnego, nic więcej się nie dzieje. Tu jednak w tym wypadku dzieje się coś jeszcze. Ponieważ w tej walce pod Refidim biorą udział nie dwie przeciwne sobie strony, ale trzy strony. Pierwsza ze stron to oczywiście Amalekici, jako wróg Izraela, który mu zagraża. Drugi to następnie Jozue. Jozue, który staje na czele izraelskich wojowników. Ale jest jeszcze trzecia strona. Co to jest ta trzecia strona? Trzy osoby, które również w tej walce biorą udział. Mojżesz, Aaron i Hur. I co najdziwniejsze, zwycięstwo zależy przede wszystkim od tych trzech ostatnich osób. Kiedy Mojżesz trzyma ręce w górze, Izrael zwycięża, a kiedy je opuszcza, przegrywa. Od takiej, wydaje się, banalnej rzeczy uzależnione jest zwycięstwo Izraela nad Amalekitami. Trzymanie rąk w górze Mojżesza decyduje o zwycięstwie tej słabo wyszkolonej armii. Z drugiej strony wydaje się to stosunkowo prostą rzeczą, no bo co za problem trzymać ręce w górze? Próbowaliście kiedyś, braterstwo, trzymać ręce w górze? Nie wiem, może tak? Mojżesz trzymał? W czym jest problem? Problem jest, jak długo wytrzymacie. Jak długo jesteście w stanie utrzymać ręce w górze. Nie wiem, czy kiedyś próbowaliście, jak długo wytrzymacie. Ja też nigdy nie próbowałem, ale na potrzeby tego wykładu sobie spróbowałem. I muszę wam powiedzieć, że tak po pierwszej minucie trzymania rąk w górze ma się wrażenie, że tak godzinkę to spokojnie potrzymam. Nie ma problemu. Ale po 7 minutach ból już jest tak wielki, że jest problem opuścić te ręce, ponieważ przy opuszczaniu tych rąk doznaje się również bólu. Przypuszczam, że Mojżesz, pomimo swojego wieku, kiedy był starszy ode mnie, i tak był silniejszy ode mnie, ale mimo wszystko nie jest w stanie trzymać rąk w górze przez cały czas. Z pomocą przychodzi mu Aaron i Hur. Dzięki tej pomocy Izrael, który walczy z Amalekitami, zwycięża. Bo Mojżesz w ten sposób jest w stanie trzymać ręce bardzo długo. Nie minutę, nie 7 minut, nie 10 minut, ani nie godzinę. Jest w stanie trzymać te ręce do zachodu słońca. Zwycięstwo Izraelitów zależy od tego, czy Mojżesz trzyma ręce w górze. Jeśli je opuszcza, przegrywają. A jak jest w antytypie? Dokładnie tak samo. Mojżesz trzymający ręce w górze to oczywiście nikt inny jak nasz Pan. Proroka spośród was wzbudzi, spośród braci waszych wzbudzi wam Pan Bóg, Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. Są trzy fragmenty dokładnie mówiące w Biblii te same słowa. Oczywiście tym prorokiem w szerokim znaczeniu jest nasz Pan i cały Kościół, który w przyszłości będzie zaprowadzał porządek na świecie. Tak jak Mojżesz prowadził naród izraelski, tak Kościół razem z naszym Panem na czele poprowadzi cały rodzaj ludzki. Ale tak jest w szerokim znaczeniu. Natomiast w wąskim znaczeniu tutaj Aaron jest pokazany osobno. Jako Kościół jest pokazany osobno, więc Mojżesz reprezentuje wyłącznie naszego Pana. Obok stoi Aaron, czyli klasa wierna klasa Kościoła. Co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości, bo Psalm 133, a werset 1 i 2 dokładnie nam mówi, kim jest Aaron. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w jedności trwają. Bardzo często odnosimy ten werset, tłumacząc go chyba z Biblii Gdańskiej, gdy bracia w zgodzie mieszkają, czyli dobrze jest, jak bracia żyją zgodnie. Natomiast myślę, że zdecydowanie lepszym przykładem jest, gdy bracia żyją w jedności. W jakiej jedności? W jedności ciała Chrystusowego. Kiedy są spojeni jednym duchem, tworząc jedno ciało, ciało Aarona, ale tego już pozafiguralnego. Tak jak olejek cenny spływa z głowy na brodę Aarona i na obrzeża szat jego.
olejek, czyli Duch Święty, który zostaje wylany na głowę, czyli w pierwszej kolejności na naszego Pana, ale spływa z tej głowy przez całe ciało Arona, aż na podołek jego szat, aż na stopy nawet spływa, czyli przez Ducha Świętego cały Kościół, 144 tysiące jest spładzanych i rozwijanych jako nowe stworzenia. Więc mamy Arona, przepraszam, Mojżesza, którym jest nasz Pan, i Arona, którym jest wierny Kościół. Z tych trzech postaci najbardziej zagadkową jest oczywiście Chór. Czy ktoś z braterstwa wie, kim był Chór? Od razu wam powiem, że ja przynajmniej w Biblii nie znalazłem pochodzenia Chóra. Biblia chyba, może ktoś zna, może ktoś spotkał w Biblii pochodzenie Chóra, skąd on pochodził i kim on tak naprawdę był. Ale Józef Flawiusz, właśnie ten, zdaję sobie sprawę, że Józef Flawiusz może nie jest takim autorytetem w 100%, jeśli chodzi o wartość historyczną, ale w pewnych rzeczach, myślę, że również i w tej rzeczy, daje nam pewnego rodzaju przesłanki. Tą przesłanką jest to, że Józef Flawiusz pisze w swoim dziele, że Chór był mężem Miriam, siostry Mojżesza. Zaś według tradycji żydowskiej był synem Miriam. Był więc albo mężem, albo synem Miriam. Jednak bez względu na to, czy był synem, czy mężem Miriam, siostry Mojżesza, to jego pokrewieństwo z Miriam już tutaj nam dużo mówi. Ponieważ Miriam jest typem na klasę wielkiej kompanii. Jej równoległe działanie z Aaronem i choroba trądu, jaką dotknęła, to klasyczny przykład wielkiej kompanii, która działa równolegle z Kościołem. A choroba trądu, jaką dotknęła, pokazuje niewierność klasy wielkiej kompanii i jej stan nieczystości. Miriam to imię znaczy gorzkość albo bunt przeciwko komuś. Czyli jest to gorzkość w sercach wielkiej kompanii, charakterystyczna dla ustracjuszy koron, którzy nie są zadowoleni z tego, co Bóg im daje. Których nie zadowala to, co otrzymują od Boga. I nie zadowalają ich ci, którymi Bóg się posługuje. Buntują się przeciwko temu. Trędowata Miriam reprezentuje krytykujących członków wielkiej kompanii, którzy przeszkadzają i sprzeciwiają się naszemu Panu, który przemawia przez swoje ludzkie narzędzia, przez swoich rzeczników, a szczególnie przez członków gwiezdnych. Jej dotknięcie przedstawia sposób, w jaki stają się trądem. Jej dotknięcie trądem przedstawia sposób, w jaki oni stają się nieczyści. Doprowadza ich to do nieczystości nie tylko w doktrynie, nie tylko w naukach, ale również w życiu. Ale w naszym obrazie Bóg niejako podmienia Miriam i wstawia w to miejsce Chóra. To nie Miriam, zbuntowana i pełna goryczy, podtrzymuje ręce Mojżesza, ale właśnie Chór. A imię Chór znaczy szlachetny. Czyli przedstawia nam Chór tę bardziej czystą, szlachetną część wielkiej kompanii, którzy chociaż są na tyle niewierni, że tracą koronę, to jednak dość szybko na tej drodze niewierności się zatrzymują i nie degradują tak bardzo swoich charakterów jak Miriam, jak ci pokazani w Miriam. Zatrzymali się na drodze niewierności, w związku z tym ich charaktery są wciąż na wysokim poziomie i wciąż można nazwać ich szlachetnym. Ta szlachetna część klasy lewickiej dobrze wpisuje się nam w obraz Chóra. Czyli w tym obrazie ręce naszego Pana jako Mojżesza są wspierane przez dwie klasy. Klasę małego statka i szlachetną część klasy wielkiej kompanii. W związku z tym powinno rodzić się kolejne pytanie. Dlaczego Bóg uzależnił zwycięstwo Izraelitów tak naprawdę od Arona i Chóra? Czy nasz Pan nie ma mocy, żeby zapewnić nam zwycięstwo? Czy potrzebuje ludzkiej pomocy? Poświęconych, ale jednak niedoskonałych ludzi. A więc w Biblii mamy takie zwroty, które mówią, że tak się Bogu upodobało. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, mówi nasz Pan, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Upodobało się Bogu przedstawić prawdę nie wszystkim, ale tym ludziom, którzy mają pokorne serca. Nie mądrym tego świata, przed tymi ta prawda została zakryta. Upodobało się Bogu pokazać prawdę prostaczkom. Albo jak pisze apostoł Paweł, upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Tak się Bogu upodobało. Zbawić wierzących przez głupie, pozornie głupie zwiastowanie, przez pozornie głupich ludzi. Głupich w oczach mądrych tego świata. Dlaczego?
Dlatego, żeby ludzie nie zwracali uwagę na formę, ale na treść przesłania. Upodobało się także Bogu, że prawdę będzie podawał przez wybrane do tego ludzkie narzędzia, które działały przez cały wiek Ewangelii, a szczególnie przy jego końcu, w okresie parauzji i epifanii, przez brata Russella i brata Johnsona. Na to właśnie wskazuje ten obraz, że dla rozwoju i dla dobra swojego ludu Bóg angażuje do tego celu ziemskich sług z klasy małego statka i wielkiej kompanii. Tą moc prawdy, moc, jaką daje prawda, przekazuje przez wybrane do tego celu narzędzia. Bo jak wiemy, to, co gwarantuje wolność od grzechu w jego różnych formach, to prawda. Poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi, da wam wolność. Jeśli poznasz prawdę, to prawda poznana i wprowadzona w życie da ci prawdziwą wolność i zwycięstwo w swojej duchowej walce. Nie dowolny pogląd, nie to, co jest logiczne, to, co tobie się może wydaje logiczne, albo to, co tobie się wydaje, że jest prawdą. Tylko czysta prawda daje swobodę i wolność ludowi Bożemu. Ta prawda staje się narzędziem do walki, która zamienia się w rękach ludu Bożego w miecz. Jak pisze apostoł Paweł, miecz Słowa Bożego, który można użyć do walki. Innymi słowy, pomoc naszego Pana płynie do nas przez te dwie klasy, które dzięki zrozumieniu prawdy, a szczególnie klasa Aarona, dają do dyspozycji ludowi Bożemu broń, której nikt i nic nie jest w stanie się oprzeć. Dlatego lud Boży nie ma dzisiaj cenniejszej wartości niż prawda. To nie relacje towarzyskie, nie znajomości, nie to, czy ktoś cię lubi, a może nienawidzi. Ani majątek, ani także to, że żyjesz skromnie. Nie ma znaczenia wysokie stanowisko, a jeśli zajmujesz niskie, też to nie ma żadnego znaczenia. Wysoki lub niski status społeczny, pochodzenie, ani uznanie lub brak tego uznania. Mają te rzeczy dla was jakieś znaczenie, drodzy braterstwo? Nie powinny mieć żadnego, ponieważ nie mają one wpływu w żaden sposób na nasze zbawienie. Jeśli chodzi o nasze zbawienie, to te rzeczy nie mają żadnego znaczenia. Nasze zwycięstwo nie zależy od żadnej z tych rzeczy. To od czego zależy nasze zwycięstwo? Nasze zwycięstwo zależy od tego, czy ręce Mojżesza są podniesione nad twoim życiem. Twoje, moje, zwycięstwo każdego z nas zależy od tego, czy ręce Mojżesza podniesione są nad tobą i nad twoją walką. A jak sprawić, żeby ręce Mojżesza były podniesione nad naszym życiem? Musi je podnieść Aaron i Hur. Ręce Mojżesza podnosił wyłącznie Aaron i Hur. I nikt więcej, bo nikogo więcej tam nie było. A kiedy tak się dzieje, że Aaron i Hur podnoszą ręce Mojżesza? Wtedy, kiedy korzystamy z wartości prawdy, jaką Bóg podaje przez swoich sług. Tak jak to czynił cały lud Boży w wieku Ewangelii. Mojżesz trzymał ręce do zachodu słońca, czyli do końca wieku Ewangelii. Aż cały lud Boży w swoich osobistych walkach pokonał tego wroga, który mieszkał w ich sercu, tych Amalekitów, czyli grzech, który nabyli z dziedzictwem grzechu Adama. Dwa cytaty z literatury, a może trzy nawet, autorstwa brata Johnsona, czyli kogoś z klasy Aarona. Dwa cytaty związane właśnie z tą sytuacją. Lud Boży zwyciężał grzech, Izrael miał przewagę, kiedy Jezus używał swojej mocy. Mojżesz trzymał rękę w górze, a czynił to zawsze wtedy, gdy jego wojownicy wiernie walczyli. Lecz gdy Jezus nie używał swojej mocy, opuszczał rękę, co czynił wtedy, gdy jego wojownicy nie walczyli wiernie, zwycięstwo odnosił grzech, przewagę miał Amalek. I drugi cytat. Walka z Amalekitami przedstawia, jak duchowy Izrael musi walczyć z grzechem przy pomocy Słowa Bożego aż do końca wieku. Tak jak podtrzymywanie przez Aarona i Hura wzniesionych rąk mojżeszowych w górę przyniosło zwycięstwo cielesnemu Izraelowi, tak i służba Jezusowa podtrzymywana przez wodzów malutkiego statka i wielkiego grona przynosi zwycięstwo dla duchowego Izraela. W domyśle, jeśli z niej korzysta. I jest proroctwem, że Pan ostatecznie unicestwi grzech. I jeszcze jeden cytat może. Moc naszego Pana nie działa wszechmogąco, nie pod przymusem, lecz łaskawie. I w naszych bojach z grzechem wymaga współpracy ludu Bożego. W przeciwnym wypadku przestaje skutecznie działać.
a z ludzkiego punktu widzenia staje się jakby zmęczona. Ręce Mojżesza ociężały. Czyli jest pewna istotna część naszego poświęcenia, która zależy od naszego zaangażowania, od tego, jak bardzo korzystamy z pomocy Arona i Hura. W związku z tym te ręce Mojżesza są wtedy wysoko podniesione. Jest to część naszego zbawienia, które jeśli nie wykorzystamy, nasz Pan nie ma mocy doprowadzić nas do tego zbawienia. Jego ręce opadają w tym wypadku. Ale jeśli podnoszą się ręce Mojżesza, jeśli korzystamy z pomocy Arona i Hura, wówczas daje nam niezbędną moc do zwycięstwa. Innymi słowy, mając na uwadze pytania, mając na uwadze ten obraz, pytania, jakie mogą się nasunąć, i mi się takie pytania nasunęły, zachęcam was, bracia, również do rozważenia tych pytań prywatnie, jak oczywiście macie takie życzenie. Pierwsze pytanie, czy w ogóle walczysz pod Refidim? Czy w ogóle przystąpiłeś do tej walki? Czy może tak jak Saul, przystąpiłeś, ale tylko tak częściowo, a niektórych Amalekitów sobie gdzieś tam zostawiłeś, niektóre rzeczy można sobie zostawić również, bo się przydadzą przecież w służbie Bożej. Ale nawet jeżeli na to pytanie odpowiesz pozytywnie, to znaczy, że walczysz, to jeszcze nie możesz być pewny zwycięstwa. Dlaczego? Bo jest drugie ważniejsze pytanie, które brzmi, jak walczysz? Czy ręce Mojżesza są podniesione nad twoją walką i nad twoim życiem? Czy może opuszczone? Dlaczego te pytania są takie ważne, drodzy braterstwo? No oczywiście, bo z jednej strony dotyczą naszego zbawienia, tak? Dotyczą tego, czy będziemy w przyszłości żyć, czy nie, jak dzisiaj wygląda nasze życie i efekty tego dzisiejszego naszego życia, jak będą wyglądały w przyszłości. To nasze zbawienie. Ale z drugiej strony możemy dzisiaj zaobserwować tendencję negowania pomocy Arona i Hura. I muszę wam powiedzieć, że mówię to z przykrością. Po co mi jakiś Aron i Hur? Po co mi jacyś słudzy? Nie potrzebuję ich. Jaka jest konsekwencja takiej postawy? Że nie ma kto podnieść rąk Mojżesza. Mojżesz trzyma te ręce w górze przez jakiś czas, ale nie jest w stanie trzymać tych rąk do zachodu słońca. Jego ręce opadają. Oczywiście każdy ma prawo do swojego poglądu i tak jak brat Marek wspomniał, każdy decyduje o swojej drodze życia, o swoim losie. Każdy ma wolną wolę. Tylko czy jeśli będziemy postępować zgodnie z Bożym prowadzeniem walki, naszej duchowej walki, to należy się spodziewać zwycięstwa czy porażki? Jeśli będziemy lub nie będziemy, czego możemy się spodziewać? To są te zasady, o których mówiliśmy na początku. Czy sportowiec, który biegnie w zawodach, ale ten chrześcijański sportowiec, który chce osiągnąć tą wyjątkową nagrodę, ale biegnie po swojemu, może spodziewać się tej nagrody, czy też nie? Jak myślicie, braterstwo? Albo rolnik, który zasiewa pole, ale sieje takie zboże czy nasiona, które on uważa, że jest dobre. I robi wszystko dalej już według własnego pomysłu. Czy może się spodziewać plonów, o których mówi Biblia? Czy jak żołnierz przystępuje do walki, chrześcijański żołnierz, ale walczy po swojemu, tak jak on uważa za słuszne. Czego może się spodziewać? Jest na to obraz, drodzy braterstwo. To jest następna walka Izraelitów z Amalekitami. Dokładnie rok później, po bitwie pod Refidim, kiedy Izraelici na własną rękę, według własnego pomysłu, wbrew woli Bożej i zaleceniom Mojżesza, przystępują do walki. Jak ta walka się skończyła? Możemy przeczytać to w 4 Mojżeszowej, 14 rozdział. Tak więc, zgodnie z Bożym zaleceniem, walkę z grzechem w jego różnych formach możemy wygrać tylko w jeden sposób. Korzystając z pomocy Arona i Hura. Innymi słowy, to nasz stosunek do prawdy zadecyduje o tym, czy wygramy nasz chrześcijański bój. Chyba musimy kończyć, brat Marek jest? Kończymy? Wypadałoby kończyć, bo mam jeszcze ciekawy jeden przykład, ale niestety go nie powiem. To może jeszcze jeden przykład? Jeszcze jeden przykład. Brat Marek pozwolił mi troszeczkę tutaj, 5 minut myślę, że więcej braterstwu nie zajmę. Jeszcze jeden przykład, ponieważ wspomnieliśmy, że nie tylko ten obraz pokazuje taki sposób walki według boskich zasad z grzechem, ale również inne obrazy na to wskazują. Na przykład jaki? Kolejnej dziwnej walki Izraela, a mianowicie 300 wojowników Gedeona. To jest piękny przykład tych samych zasad w walce o życie wieczne, w walce z grzechem, ale już nie tylko z grzechem, walkę z błędem również. Ponieważ Gedeon staje do walki nie tylko z Amalekitami, ale również z Madianitami, którzy przedstawiają nam błąd, a więc walka z błędem i grzechem.
I ile osób się zgłasza do tej walki? 32 tysiące. Chce podjąć wyzwanie i chce podjąć walkę z tymi przeciwnymi narodami, którzy pustoszą ziemię izraelskie, czyli doprowadzają lud Boży do zubożenia tak naprawdę, do duchowego zubożenia. Trzeba z nimi zawalczyć, trzeba powalczyć z nimi po to, żeby osiągnąć zwycięstwo i żeby lud Boży z powrotem zaczął wzrastać w prawdzie. 32 tysiące się zgłosiło. Więc jaka jest pierwsza próba? Kto się boi, niech idzie do domu. A czego się boi? Gedeon mówi, kto się boi, niech idzie do domu. Czego się boi? Boi się skutków, jakie przyniesie opowiedzenie się po stronie prawdy. Postawienie samego siebie w swojej pozycji w obronie prawdy. Jeśli ktoś oblicza, że to dla niego zbyt duży koszt, nie staje do tej walki. Odchodzi do domu, jest pokazane w usprawiedliwionych z wiary. Ale z pozostałych 10 tysięcy również nie wszyscy się do tego nadają, okazuje się. Zostaje tak naprawdę 300 wojowników Gedeona, natomiast 9700 odchodzi. Te 9700 to ci, którzy przyszli do prawdy, przyszli nad potok Charyt, korzystali z tej prawdy, ale jednak Bóg ich odrzucił. A tylko 300 wojowników się nadawało. Co tak naprawdę zadecydowało o tym, że Bóg wygrał 300 wojowników? Przecież oni się zgłosili do tej walki. Oni stali nad tym potokiem Charyt, oni korzystali z tej prawdy. Co o tym zadecydowało? Stosunek do prawdy. Stosunek do prawdy zadecydował o tym, że Bóg wybrał 300 wojowników, a 9700 odrzucił. Czyli znowu nie to, czy pijesz prawdę, czy spożywasz ją, czy korzystasz z niej, ale jak ją pijesz. To jak ją pijesz zadecydowało, czy byłeś w 300 wojownikach pokazany, czy może w tych 9700. Tych 300 wojowników to oczywiście ci, dla których prawda jest na pierwszym miejscu i zawsze była i zawsze będzie na pierwszym miejscu. Tych 9700 to wojownicy, dla których prawda na pierwszym miejscu nie była. Były inne rzeczy na pierwszym miejscu, przez jakąś część ich życia ta prawda zeszła na dalszy plan. Oczywiście tylko przez jakąś część życia, ponieważ później musieli odbudować relacje z prawdą i relacje z Bogiem, jeśli w ogóle mieli być zbawieni, czyli mówimy to o klasie wielkiej kompanii. Spore proporcje, drodzy braterstwo. 300 wojowników do 32 tysiące chętnych. Brad Johnson, kiedy tłumaczy ten antytyp, mówi, żeby nie zwracać uwagi na te proporcje. Dlaczego? Bo w rzeczywistości są one dużo większe. I przeczytam wam, braterstwo, fragment, już kończę, fragment brata Johnsona właśnie opisujący tą drugą walkę Izraelitów z Amalekitami i Madianitami, a właściwie wybór ludu Bożego do tej walki, tych, którzy chcieli się zderzyć z błędem. Tak jak w typie rozdzielenie zostało dokonane na podstawie sposobu picia przez nich wody, tak w antytypie rozdzielenie, jakie Bóg uczynił w swojej decyzji, wtedy jeszcze nam nie objawionej, było oparte na podstawie, jaką nowe stworzenia zajmowały w stosunku do prawdy. Tak jak w typie to Jehowa, nie Gedeon, decydował, na czym powinna polegać próba, tak w antytypie to On, a nie Jezus, decydował, na czym powinna polegać próba. Zdecydował On, że powinna nią być postawa każdej jednostki w stosunku do prawdy. Sprowadź ich w dół, nad wodę, a wypróbuję ich tam dla Ciebie. Dlaczego to właśnie decyduje ten stosunek do prawdy? Dlaczego on jest taki decydujący? Bo tylko wtedy, kiedy prawda będzie na pierwszym miejscu, będziemy skłonni podporządkować jej nasze życie. A co jeśli będzie na drugim miejscu? Jeśli będzie prawda na drugim miejscu, to nasze uczucia, myśli, nasze postawy, nasze decyzje podporządkujemy temu, co jest na pierwszym miejscu. Dlatego, drodzy braterstwo, kończąc, życzę wam, żeby ręce Mojżesza były zawsze podniesione nad waszą duchową walką. To znaczy, żebyście korzystali z prawdy, jaką Bóg nam podał przez swoich sług. Bo tylko wtedy pokonacie Amalekitów. To jest jedyny sposób. I staniecie się uczestnikami wspaniałych Bożych obietnic. Muszę wam powiedzieć, że sam się o to pilnie staram. Dziękuję za uwagę.